Mieszko pierwszy, najważniejsze informacje. Oczywiście Mieszko pierwszy, czyli nasz pierwszy historyczny władca. O tych wcześniejszych władcach niestety nie możemy zbyt dużo powiedzieć. Nawet dużo faktów na temat Mieszka pierwszego nie jest do końca nie tyle pewna, tylko że ciężko je umiejscowić w jakichś dokładnych ramach czasowych. Ale dzisiaj zaczynamy od Mieszka pierwszego. Będzie to taka seria o tych władcach polskich i zacznijmy od początku. Kiedy urodził się? Tu też do końca tego nie wiemy. Pomiędzy 922 a 945 rokiem. Nie wiemy dokładnie, ponieważ nie ma źródeł, nie ma przekazów, ile na przykład miał lat w czasie na przykład chrztu Polski. Był synem Siemomysła, władcy Polan, został ich władcą, czyli Polan po śmierci ojca pomiędzy 950 a 960 rokiem naszej ery. Raczej bliżej 960 roku. Oczywiście to państwo, które odziedziczył, to nie było jakoś coś małego, jakieś pojedyncze plemię. Już od kilkudziesięciu lat powoli powstawało państwo Polan i rozszerzało swoją władzę na okoliczne plemiona i było na tyle silne, że robiło to bardzo, bardzo skuteczne. Więc Mieszko I nie zaczynał od niczego. W 965 roku bierze ślub z Dobrawą Przemyślitką, księżniczką czeską, a w 966 roku przyjmuje wraz z swoim, można powiedzieć, dworem chrzest, a następnie powoli, bardzo powoli, można powiedzieć, całe państwo, jego poddani przechodzą na chrześcijaństwo. Oczywiście tutaj też nie wiemy do końca, gdzie ten chrzest miał miejsce, ani nie możemy być nawet pewni daty tego chrztu. Ważne, że Mieszko doprowadził do tego, że Polska stała się częścią Europy Zachodniej, stała się częścią tej kultury i można powiedzieć, dzięki temu to, jak postrzegany był Mieszko, jaki stosunek mieli do niego władcy z Europy Zachodniej, czy nawet nasi południowi sąsiedzi, się mocno zmienił. Wstąpiliśmy dzięki niemu do tej Europy w sposób religijny, polityczny, społeczny i gospodarczy. Bo to nie tylko, można powiedzieć, wprowadzenie religii, ale też dużo innych funkcji. Lata około 963-967 to walki o Pomorze. W 967 roku przy wsparciu Czech wygrywa bitwę z Wolinianami i najprawdopodobniej schołdował część Pomorza. Rok 972 to atak margrabiego Marchii Wschodniej Hodona. Najprawdopodobniej atak bez wiedzy cesarza niemieckiego. Wówczas dochodzi też najprawdopodobniej do bitwy pod Cedynią, wygranej w 972 roku. A w 973 roku dochodzi do zjazdu w Kwedlinburgu. Wynik niestety dla Mieszka najprawdopodobniej nie był zbyt sprzyjający, chociaż ten atak Hodona był niesprowokowany. Wygraliśmy, no ale rezultat tego zjazdu był niekorzystny, chociaż można powiedzieć, że nie został nigdy wprowadzony w życie. Po zjeździe Mieszko staje w opozycji, a raczej wspiera opozycję niemiecką, a w 977 roku umiera jego żona Dobrawa. W 979 roku Otton II prawdopodobnie uderza na Polskę, ale nie udaje mu się właściwie nic wygrać. Za to w 980 roku Mieszko poślubia Odę Dytrykównę, która była córką margrabiego Marchii Północnej Dytryka, czy też Teoderyka, co bardzo dobrze wpłynęło na kontakty z tą warstwą rządzącą w Niemczech. Ponieważ ten Teoderyk był kimś bardzo ważnym w Niemczech, a Mieszko poślubił jego córkę, to jego, można powiedzieć, status, pozycja również w Niemczech bardzo mocno się zwiększył. Tutaj należy wspomnieć o tym, że najprawdopodobniej Oda była mniszką, że była oddana na służbę Bogu, ale polityka zadziałała i jednak okazało się, żeby lepiej była żoną Mieszka I. Początek lat 80. to sojusz z Szwecją przeciwko Danii. Córka Mieszka, Świętosława, zostaje żoną króla Szwecji, Eryka.
Lata 80. to też walki z połabianami. I to walki prowadzone razem z Cesarstwem Niemieckim. To też okres, gdy Mieszko zbliża się z nimi przeciwko Czechom. Po prostu Mieszko jako dobry, sprawny polityk, dyplomata, zmienia te swoje sojusze, dostosowuje je do obecnie panującej sytuacji. Wówczas lepiej układało się być przyjacielem cesarstwa niż Czech. I w końcu w 990 roku dochodzi do wojny z Czechami. Rezultatem tej wojny jest uzyskanie przez Polskę Małopolski i Śląska. Około 991 roku Mieszko wydaje dokument Dagone Index, oddający swe państwo pod opiekę papieża i opisujący jego granice. Najprawdopodobniej celem tego dokumentu było takie bliższe związanie się z papiestwem, tak żeby ten kościół w Polsce zyskał większą niezależność i mógł bardziej samodzielnie działać i oderwać się od tych naszych czy to zachodnich, czy południowych sąsiadów. Mieszko I zmarł 25 maja 992 roku. Zostawił Polskę swoim synom i z pierwszego małżeństwa, i z drugiego małżeństwa. Podsumowując, można powiedzieć, to życie Mieszka I, należy powiedzieć, że to był świetny polityk, dostosowujący się do panującej sytuacji i wydarzeń i tak bardzo elastycznie podchodził do sojuszy, ale w takim pozytywnym dla nas znaczeniu. Kiedy lepiej było współpracować z Czechami, od nich przyjąć chrzest, zrobił to. Ale później, kiedy sytuacja troszkę zaczęła się zmieniać i bardziej opłacalne było zbliżenie się z Cesarstwem Niemieckim, to po prostu zmienił sojusz, stał się niejako przeciwnikiem Czech, dzięki czemu uzyskał Małopolskę i Śląsk. W czasie swojego panowania mocno rozszerzył granice Polski i można powiedzieć stworzył takie państwo w tym rozumieniu, jakie obecnie przyjmujemy. Z centralizowaną władzą, z urzędnikami, z wojskiem, zaczął wprowadzać bardzo szeroko tą nową religię, oczywiście z oporami. To nie było coś takiego tak i wszystko zaczęło działać. Wystarczy powiedzieć, że ponad 40 lat po jego śmierci doszło do buntu między innymi przeciwko Kościołowi. Ale co najważniejsze, wprowadził Polskę do Europy Zachodniej, ogólnie nie tyle zachodniej, co do Europy. Można powiedzieć, rozpoczął historię Polski. Polski nie zdobyto, Polska stała się samodzielnym krajem z własną władzą, no i między innymi dzięki działalności Mieszka I. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne materiały. Będą się sukcesywnie co tydzień, co dwa pojawiały i tam będzie właśnie o władcach Polski. A co niedzielę? Biografia, życiorys znanej postaci. Głównie będą to osoby z Polski, czy to pisarze, na przykład Adam Mickiewicz, czy też malarze Jan Matejko oraz inne ważne dla naszej historii postacie oraz dla historii świata. Dlatego to nie będą tylko Polacy. Dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam ponownie.